teraz jadę z gór, wracam z gór do domu i chciałem wam troszeczkę opowiedzieć o różnych sprawach, a tym bardziej teraz o emigrantach, którzy nachodzą, nawiedzają całą Europę i część z nich, bardzo mała część już jest nawet i w Polsce, jak słyszałem, ale jak na razie polski rząd się bardzo zamyka przed nimi i wszelkie bramy. I wcale się nie dziwię, bo naprawdę brońcie się od tej zarazy, jak tylko można. Tak wam tego życzę, bo widzę, co się dzieje teraz w Europie, to zgroza przechodzi, co się tam u was dzieje. I to nie będzie nic wesołego. Wygląda, ja to tak patrzę z mojej strony, to tak wygląda, że Europa tego nie przeżyje. Oni przychodzą teraz do Europy, żeby rozbić całą Europę na poszczególne państwa, tak jak było kiedyś. Przepraszam. Także oni to nie są uchodźcy, to nie są ludzie. Oczywiście w tych ludziach też są uchodźcy, ale oni biorą tych uchodźców po to tylko, żeby się zasłonić i tym, po co oni tutaj przyszli, szczególnie młodzi. Oczywiście są dzieci i kobiety, oczywiście, ale to trudno odróżnić, kto jest kto, bo oni nie mają dokumentów, jakie w ogóle dokumenty mieli, powyrzucali, a teraz chcą po prostu rozbić Europę, tak jak oglądałem tutaj na filmie, na tym, z Niemiec wypowiadali się ludzie i znawcy tematu, że w Bawarii nawet domagali się, żeby im rząd dał domy i samochody. Ludzie, to jest normalnie skandal, co się dzieje w Europie. To Europa się rozpadnie na części. Tak jak to jest moje pytanie, nie tylko moja wizja nowej Europy, ale wielu, wielu ludzi, którzy się na tych znają. Ja nie jestem żadnym znawcą, tylko widzę, co się dzieje i naprawdę bardzo dobrze, że Polska ich nie chce przyjąć. Bardzo dobrze robi. Ale jeżeli państwa będą się upierali, żeby nie przyjmować tych klientów, to właśnie Europa się rozpadnie. Znaczy, tak źle i tak niedobrze. Także gdyby państwa przyjęli tych muzułmanów, po prostu ci muzułmanie narobią takiego dziadostwa w Europie, że będzie naprawdę strach. Będzie następny Izrael i jak to Liban, tak jak jest tam wojna od kilkudziesięciu już lat, bo nigdy nie wiadomo, kto jest kto, kto jest dobry. Przepraszam, bo mnie tak łaskota jeszcze, ta moja zima, zimno jeszcze wychodzi mi. Najgorsza wojna jest taka, który nie wiesz, mieszkasz koło sąsiada, a nie wiesz, kto on jest i on ci bombę podłoży. To jest właśnie najgorsza rzecz, co się może w tej chwili stać w Europie. I będzie Europa następnym Libanem czy Izraelem, gdzie bez końca będą bomby podkładać i wykorzystywać ten system, jeżeli tych ludzi wszystkich przyjmą. Ja nie myślę, że ich przyjmą. Ci ludzie powinni być odesłani wszyscy z powrotem tam, skąd przyszli. Innej drogi nie ma. Jeżeli tak nie będzie, to po prostu my, biali ludzie, jesteśmy do niczego. Po prostu jesteśmy za bardzo naiwni. Oni to wykorzystują. Oni wykorzystują ten system demokratyczny, bo oni w demokratycznym systemie nigdy nie żyli. Oni żyli w systemach totalitarnych, religijnych i to ich trzyma. I oni nie zwracają uwagi, po prostu to są inni ludzie. Także nie zazdroszczę wam tego, chociaż teraz nowy rząd tutaj mamy w Kanadzie, dopiero co wybrany, też zapowiedział, że do świąt Bożego Narodzenia przyjmie 25 tysięcy
tych uchodźców, ale ja nie myślę, że to będzie możliwe do zrealizowania. Oni tylko tak mówią. Na pewno część przyjmą, ale to nie na przykład nie w ciągu tych 2 miesięcy, bo to jest, wydaje mi się, niemożliwe. Także do nas też tutaj dotarł, chociaż to nie jest głos ludu, to jest głos tych, co są u władzy. A lud ma swoją opinię, a władza ma swoją opinię po prostu. No ale tak jak wy nic nie zrobicie, tak jak my tu nie zrobimy na ten temat. Także to jest, tak mówię, nieciekawa sprawa, bardzo dyskusyjna. Każdy ma swoje na to inne zdanie, ale muzułmanin i po prostu w Europie nie ma dla niego miejsca. To jest moje pytanie. A teraz chciałbym wam powiedzieć, druga sprawa, już inna sprawa. Zostawmy tę sprawę w spokoju. Teraz chciałbym pokazać, kiedyś już na ten temat mówiłem, ale nie mówiłem konkretnie, jak wygląda sprawa zdania na prawo jazdy, zrobienia prawa jazdy. Teraz wam mówię, dlatego że ten chłopak, który przyjechał tutaj kilka miesięcy temu na Working Holiday Visa, on pracuje i już po 3 miesiącach, bo do 3 miesięcy mógł jeździć na polskim prawo jazdy, jeździł tutaj w Kanadzie. On jest tutaj i pracuje na Working Holiday Visa, tak jak powiedziałem. Także kto tylko chce, zawsze może tutaj dostać się do Kanady. Nie mówcie, że jest bardzo ciężko, bo on po prostu, on to sobie zobaczył bez problemu. Także on po tych 3 miesiącach musiał zdawać na kanadyjskie prawo jazdy, dlatego że nie mógł dłużej już jeździć na polskim prawojeździe. Także on te prawo jazdy zrobił w ciągu 2 dni, mógł w ciągu 1 dnia zrobić, ale nie ma na tyle czasu, bo pracuje. Także 1 dnia poszedł i zdał egzamin na komputerze, to jest teoretyczny, odpowiada się na pytania na komputerze. Oczywiście można zdawać też w języku polskim, są testy w wielu językach, w tym również i w polskim języku, tutaj u nas w Kanadzie. Także nie trzeba znać języka, żeby zdać prawo jazdy. I ten test na teoretyczny, można ten test zdawać, nie ma określonego czasu. Można siedzieć godzinę, 2-3 godziny nad tym testem i zanim się go zda. Można oczywiście mieć tam różne pomyłki, złe odpowiedzi. Nie powiem wam dokładnie, ile tych w tej chwili na razie, ale są też, jest kilka, można zrobić pomyłek, odpowiedzieć źle i to będzie zaliczone. Także ten egzamin kosztował go $15. $15 za test teoretyczny na komputerze i nie ma czasu określonego. Także on to zrobił. A jazda go kosztowała $35. Jazda. Znaczy on nie wiem, czy zdawał na swoim samochodzie, ale ja myślę, że na swoim samochodzie, dlatego go tylko tyle kosztowało, bo gdyby zdawał na samochodzie tego egzaminatora, to by zapłacił więcej. Także jeździł tylko przez 0,5 godziny po mieście. Tyle trwał test i po tym teście już mógł dostać prawo jazdy. Robią tutaj na miejscu zdjęcie do prawa jazdy, bo na prawo jazdy są zdjęcie, po prostu nie jest normalne zdjęcie, tylko to zdjęcie komputerowe, które jest dokładnie razem tak jak karta kredytowa. Zresztą macie też polskie dowody osobiste, ja nie mam, ale wy macie w Polsce polskie dowody osobiste, to jest podobne są prawo jazdy, tak jak karta kredytowa, tak jak dowód osobisty w Polsce. Także to jest razem ze zdjęciem, wszystko razem zrobione. Także ten dokument kosztował go następne $50. Także razem to wszystko łączyć, te
ceny, ile kosztuje prawo jazdy, 15 dolarów, 35 dolarów i 50 dolarów za wydanie dokumentu. Razem wychodzi równo 100 dolarów za prawo jazdy. Płaci się tutaj w Kanadzie, w British Columbia. Nie wiem jak tam w innych prowincjach, bo ja nie mogę powiedzieć, że w Ontario na przykład jest tak samo 100 dolarów, bo to każda prowincja ma inne ceny, innymi rządami. Najciekawsze to jest tutaj u nas, to właśnie, że na prawie jazdy nie ma żadnych kursów, tak jak są w Polsce. Kursy przygotowujące do jazdy, przygotowujące do zawodu kierowcy. Tutaj z zawodu, to nie mówię o zawodu, ale po prostu, żeby nauczyć tych ludzi tutaj jeździć. Tak jak widzicie, tutaj każdy z ulicy może przyjść do ofisu, tam gdzie się zdaje prawo jazdy, zdać prawo jazdy, na przykład zdać ten test na komputerze rano, a po południu już może mieć te prawo jazdy. Naprawdę to jest takie dziwne dla mnie, to ja tego nie mogę nadal zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlatego ci ludzie tutaj w Kanadzie czy w Ameryce, po prostu wielu tych ludzi nie umie sobie jeździć. Po prostu tak samo pod większości z tego to Chińczycy i Hindusi, o których już nie mogę nic powiedzieć, bo może moje video być skasowane. Już kiedyś raz powiedziałem. Tak wyglądała ta sprawa, prawo jazdów, tak jak mówię, tutaj u nas w Kanadzie. A teraz jeszcze raz, jeżeli chodzi o sprawy emerytalne tutaj w Kanadzie. Tak jak wam powiedziałem kiedyś, w Kanadzie, żeby dostać emeryturę, tutaj nie trzeba przepracować nawet ani jednego dnia. Przychodzi czas emerytury i tą emeryturę dostaje każdy po prostu. A w jakiej wysokości? W niewiele większej, niewiele mniejszej od tej emerytury, od tego, który tutaj pracował. Także tutaj jest prawdziwy, tak jak powiem, w Kanadzie jest socjalizm. Wszyscy dostawają prawie po równo. Także, tak jak już wcześniej powiedziałem, nasze polskie prawo jazdy jest tutaj w Kanadzie ważne przez 3 miesiące. Będąc tutaj na wizycie, można wypożyczyć samochód i można tym samochodem jeździć przez 3 miesiące bez żadnego problemu. Można też zapłacić mandat, jak kto woli, ale 3 miesiące, one są ważne. Tak, to jest sprawa prawo jazdów polskich tutaj w Kanadzie i kanadyjskich. I jak się tutaj robi? Przepraszam za mnie kaszel, ale normalnie mnie tak błaskota, muszę odkaszleć. Sorry za to. Tak samo jak i w pracy, nie ma ogólnych zasad, tak jak będziecie, macie studia skończone w Polsce, będziecie tu w Kanadzie, nie jest to ogólna zasada, że wam tego nie uznają, bo jak widzicie, teraz ten znajomy przyjechał, znajomy, no ale nieznajomy przyjechał właśnie do Kanady na working visa i dostał pracę normalnie, tak jak po studiach, bo on jest po studiach i pracuje tak, jakby miał tutaj studia skończone, także oczywiście, jeżeli ktoś chce, jeżeli masz szczęście, to zawsze mu się to uda. Nie jest powiedziane, że ten w Polsce liczy się papier. Tutaj papier jako taki raczej się nie liczy. Liczą się umiejętności, co ty możesz zrobić, co umiesz, co potrafisz. To jest pierwsza sprawa. Papier to jest sprawa drugorzędna. Wiele znam takich ludzi, którzy pracowali na stanowiskach inżynierskich, a w ogóle nie mieli studiów. Bo to jest rzeczywiście w końcu nie jest takie ważne, tak jak w Polsce. W Polsce pierwsza rzecz to liczy się papier, pokazujesz papier. Tutaj nie. Idziesz na rozmowę, rozmawiasz, powiesz, że ty to umiesz robić oczywiście. I o nawet o papieru ci się nikt nie zapyta.
Taka jest tutaj sprawa pracy, także nie jest powiedziane, że te papiery polskie nie będą uznane, bo jak traficie na dobrą pracę, dobrego właściciela, dobrego menadżera, to on was przyjmie na to stanowisko, tak jak tutaj by przyjął po studiach. Po prostu trzeba mieć szczęście i wiele, wielu mi się to udaje. A jak raz popracujecie na tym stanowisku, które potrzebuje wyższego wykształcenia, oczywiście już jest łatwiej wam dostać następną pracę, podobną, bo przeważnie się pyta, gdzie ostatnio się pracowało. I z tej pracy, jak macie dobre opinie, oczywiście nie ma sprawy, przyjmą was do tej pracy, chociaż nie będziecie mieli kanadyjskich uprawnień, kanadyjskiego świadectwa ukończenia uniwersytetu. Tak jak ja powiedziałem, ogólnie to, jak jest przyjęte, że nie jest to uznawane, ale życie idzie swoją drogą, tak jak powiedziałem, i wiele rzeczy nie są takie, jak zapisane na papierze. Po prostu kto umie coś zrobić, zawsze do swego dojdzie. Znam takich inżynierów, oczywiście tutaj, tak samo w Kanadzie, którzy nigdy nie pracowali i po prostu, bo on jest pan inżynier, on nie będzie się zajmował inną pracą. Jeżeli takie mamy podejście do pracy, to niestety nigdy do niczego nie dojdziemy. Także to tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Właśnie wracam do downtown Vancouver, do centrum. Już się robi późno. Tak widzicie, nie za bardzo już troszkę na ciemno troszkę widać. Tam dalej te wysokie bloki, to jest centrum. Także jeszcze jest 10 km tam do tego. Także to tyle chciałem powiedzieć. I dziękuję za obejrzenie, za spędzenie czasu. Postaram się, jak mogę, wszystko zrobić, ale nie zawsze mi się udaje. To tyle. Dziękuję bardzo.